Dusza i drut kolczasty. A oto ogłaszam wam tajemnicę. Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. Z pierwszego listu do Koryntian. Pod górę. A lata płyną. Nie tak jak w obozowej wyliczance lato, zima, lato, zima, lato, zima. Całkiem inaczej. Marudna jesień, nieskończenie długa zima, opieszała wiosna, jedynie lato jest krótkie. Na archipelagu nic nie jest krótkie, poza latem. Nawet jeden, jedyny rok, o jak tu się dłuży. Ileż to człowiek ma czasu na rozmyślania w ciągu jednego tylko roku, gdy stoi w ścisku na zbiórkach przed wymarszem do pracy przez 330 dni na słocie, w mrzącym deszczu, w siekącej zadymce i na zastygłym w bezruchu mrozie. Gdy przez 330 dni urabia ręce przy uprzykrzonej, obcej sobie robocie, w której głowa udziału nie bierze. Gdy przez 330 wieczorów kuli się mokry, zziębnięty na zbiórkach po fajrancie, czekając aż konwojenci pozłażą z odległych wieżyczek. I podczas marszu w jedną stronę, i podczas marszu w drugą, i gdy siedzi zgarbiony nad 730 miskami bałandy, nad 730 porcjami kaszy i na swojej wagonetce przed zaśnięciem i po przebudzeniu. Ani radio, ani książki nie odrywają go od tych rozmyślań. Nie ma ich tu, Bogu dzięki. I to wszystko składa się na jeden zaledwie rok, a jest ich 10 albo 25. A już kiedy się człowiek dostanie do szpitalika jako dystrofik, to dopiero ma czas na rozmyślania. Myśl zatem. Wyciągnij wnioski nawet ze swego nieszczęścia. Przez ten nieskończenie długi czas dusza i umysł więźnia nie są chyba pogrążone w bezczynności. Więźniowie z daleka wyglądają jak rój niemrawych wszy, ale przecież oni również zaliczają się do królów stworzenia, prawda? Przecież tliła się w nich niegdyś iskierka Boża, choćby najsłabsza. Co się z nią teraz stało? Przez całe stulecia uchodziło za pewnik. Właśnie po to wyznacza się przestępcy termin kary, aby przez cały ten czas mógł on myśleć o swojej zbrodni, aby się nad nią zastanowił, aby dręczyła go ta myśl, aby ogarnęła go skrucha, aby się wreszcie poprawił. Ale archipelag Gułag nie wie, co to wyrzuty sumienia. Na 100 jego mieszkańców, 5 to knajacy sferajny. Popełnionych przestępstw nie żałują, przeciwnie, są one dla nich przedmiotem dumy, tylko o tym marzą, aby w przyszłości poczynać sobie jeszcze zręczniej i bezczelniej. Nie ma tu mowy o żadnej skrusze. 5 innych przywłaszczyło sobie trochę za wiele, ale nie kosztem osób prywatnych. W naszych czasach nagrabić się można dowoli tylko na szkodę państwa, które samo trwoni ludowe pieniądze bez skrupułów i bez zastanowienia. Więc taki typ miałby się kajać? Tego dnia chyba żałuje, że nie zacharapczył więcej i nie podzielił się z kim należy, bo wtedy zachowałby wolność. 85 więźniów na 100 nie poczuwa się w ogóle do żadnego przestępstwa. Za jakie więc grzechy mają żałować oni? Że myśleli to, co myśleli? Niejeden zresztą tak jest zacukany, takiej musieczki w głowie narobili, że istotnie czyni sobie wyrzuty i uważa się za jednostkę zdeprawowaną. Przypomnijmy sobie tylko rozpacz Niny Pieregut, że niegodna jest Zoi Kosmodymiańskiej. Albo że poszedł do niewoli w sytuacji bez wyjścia. Że pod okupacją poszedł do pracy, chociaż mógł przecież zdechnąć z głodu. A zresztą tak człowieka zmylą, tak poplączą to, co wolno z tym, czego nie wolno, że niektórzy mówią w udręce: szkoda, że nie umarłem. Po co mi był ten chleb? Albo że pracując w kołchozie za darmo wziął coś z pola, żeby nakarmić dzieci. Albo że wyniósł coś z fabryki z tego samego powodu. Nie, człowieku. Nie dość, że do skruchy brak ci powodów, sumienie masz czyste jak górskie jezioro,
to poznać po oczach. I twoje przemyte cierpieniem oczy nieomylnie rozpoznają wszelki brud w cudzych. Na przykład bezbłędnie rozróżniają szpiclów. CKGB nie zdaje sobie sprawy z tego naszego daru widzenia prawdy. To nasza tajna broń i pod tym względem bezpieczeństwo jest od nas słabsze. Tym prawie powszechnym poczuciem niewinności różniliśmy się najbardziej od katorżników Dostojewskiego czy Jakubowicza. Tamci mieli poczucie, że są odszczepieńcami, na których ciąży przekleństwo. My uświadamialiśmy sobie z całą jasnością, że każdego wolnego człowieka można tak samo wpakować za kraty, jak każdego z nas. Że drut kolczasty między nami a nimi to przegroda umowna. Większość tamtych miała bezwarunkowe poczucie osobistej winy. W nas przeważało poczucie, że jesteśmy ofiarami napaści, której uległy miliony ludzi. Ale napaść a zguba to dwie różne rzeczy. Napaść trzeba jakoś przeżyć. Czy tu nie leży źródło nadzwyczajnej rzadkości samobójstw w obozie? Tak jest, rzadkości. Chociaż każdy były więzień zapewne przypomni sobie jakiś wypadek samobójstwa. Ale o wiele więcej przytoczyć może wypadków ucieczek. Ucieczek na pewno więcej było niż samobójstw. Zwolennicy realizmu socjalistycznego mają teraz okazję, aby mnie pochwalić. Lansuję tezę optymistyczną. Samookaleczeń też było znacznie więcej niż samobójstw. Ale to się robi właśnie z przywiązania do życia. Na zasadzie prostej kalkulacji trzeba poświęcić część dla uratowania całości. Wydaje mi się nawet, że samobójstw w obozach było statystycznie mniej niż na wolności. Oczywiście trudno mi to sprawdzić. Skrypnikowa opowiada, że w 1931 roku w Miedwierzegorsku powiesił się w żeńskiej toalecie 30-letni mężczyzna. I to powiesił się w dniu, w którym miał wyjść na wolność. Więc może ze wstrętu do tego, czym była już wówczas owa wolność. 2 lata przed tym faktem porzuciła go żona, ale wtedy się nie powiesił. Albo na przykład w klubie Centralnego Ośrodka Zespołu Obozów Burje-Połom powiesił się konstruktor Woronow. Komunista i działacz partyjny Aramowicz, więzień przetrzymywany w obozie po odsiedzeniu całej kary, powiesił się w roku 1947 na strychu warsztatów mechanicznych w Kniarz-Pagoście. W Krasulagu podczas wojny Litwini doprowadzeni do zupełnej desperacji, a co ważniejsze nieprzyzwyczajeni do brutalności naszego życia, szli na wartowników, prowokując ich do strzału. W 1949 roku w celi więzienia śledczego we Włodzimierzu Wołyńskim pewien młody chłopak, poznawszy pierwsze okropności śledztwa, już się powiesił, ale niejaki Baroniuk, współwięzień, zdążył go odratować. Na kałużskiej rogatce były oficer łotewski leżący w lazarecie obozowym pewnego dnia wymknął się po cichutku na schody prowadzące do niewykończonej części gmachu. Pielęgniarka Zeczka spostrzegła to i pobiegła za nim. Gdy go dopędziła, stał już na 6. piętrze na progu niewbudowanego jeszcze balkonu. Wpiła się w jego szlafrok, ale samobójca zostawił go w jej ręku, w samej bieliźnie. Bez chwili zwłoki powierzył ciało pustce. Przemknął jak biała błyskawica nad ulicą Wielką Kałużską, pełną ruchu, bo dzień był letni i słoneczny. Niemiecka komunistka Emmy, dowiedziawszy się o śmierci swego męża, wyszła nago z baraku na mróz, aby zaziębić się na śmierć. Anglik Kelly we władimirskim tonie po mistrzowsku przeciął sobie żyły, chociaż drzwi celi były otwarte, a starszy klucznik stał na progu. Jako narzędzia użył odprysku emalii odłupanego w umywalni. Kelly ukrył go w bucie. But stał przy łóżku. Kelly opuścił do podłogi skraj koca, przykrył nim but, wydostał emalię i pod kołdrą przeciął sobie żyłę na ręce. Powtarzam, o podobnych wypadkach usłyszeć możemy od wielu byłych więźniów,
a mimo to są one nieliczne w proporcji do milionów, które w obozach siedziały. Już przytoczone wyżej przykłady świadczą, że znaczna część samobójstw przypada na cudzoziemców, na ludzi z zachodnich ziem przyłączonych do Związku. Przeniesienie na archipelag jest to dla nich cios o wiele straszliwszy niż dla nas. Dlatego postanawiają odebrać sobie życie. Spora część tych wypadków to prawomyślni, ale nie ci z żelazną szczęką. To można zrozumieć, przecież w ich głowach wszystko się poprzewracało. Byli zdezorientowani i ogłuszeni. Czy człowiek może znieść coś podobnego? Zosia Zaleska, Polka z rodziny szlacheckiej, która całe życie oddała sprawie komunizmu, służąc w sowieckim wywiadzie, w trakcie śledztwa trzykrotnie próbowała odebrać sobie życie. Wieszała się, ale ją odcięto od stryczka. Przecięła sobie żyły, ale ją odratowano. Skoczyła na parapet na siódmym piętrze. Drzemiący funkcjonariusz zdążył złapać ją za spódnicę. Trzykrotnie ją wyratowali, aby w końcu ją rozstrzelać. A w ogóle, jaki powinien być nasz stosunek do samobójstwa? Taki Hans Bernstein twierdzi z uporem, że samobójcy wcale nie są tchórzami, że potrzeba znacznej siły woli, aby odebrać sobie życie. Sam on skręcił sobie linkę z bandaży i usiłował udusić się, podciągając nogi. Ale w oczach stawały mu zielone kręgi, w uszach zaczynało dzwonić i za każdym razem mimowolnie opuszczał nogi aż do ziemi. W trakcie ostatniej próby sznurek się urwał i Denat uradował się, że nie zginął. Nie będę przeczył, że dla odebrania sobie życia potrzeba nie tylko skrajnej desperacji, lecz również świadomej determinacji, wysiłku woli. Przez długi czas nie chciałem na ten temat wygłaszać żadnych sądów. Całe życie byłem przekonany, że nie pomyślę o samobójstwie nigdy, w żadnych okolicznościach. Ale przed niedawnym czasem przeżyć musiałem kilka bardzo ponurych miesięcy. Zdawało mi się wtedy, że dzieło mego życia ulegnie zniweczeniu, zwłaszcza jeśli nie zdecyduje się na szybką śmierć. I doskonale sobie przypominam to uczucie wstrętu do życia, przypływy pewności, że łatwiej umrzeć, niż żyć dalej. Zdaniem moim, przy takim stanie ducha więcej trzeba siły woli, aby dalej żyć, niż żeby umrzeć. U rozmaitych ludzi chyba różnie z tym bywa. To, co dla jednego jest skrajnością, nie jest nią jeszcze dla drugiego. Dlatego jak świat światem, istnieją dwa zdania w tej materii. W imaginacji skłonnej do spektakularnych efektów mógłby zjawić się następujący obraz. Te miliony pokrzywdzonych niewinnie nieszczęśliwców decydują się nagle na masowe samobójstwo, zadając rządowi tym czynem podwójny cios. Podkreślają swoją niewinność i pozbawiają państwo bezpłatnej siły roboczej. A może zmusiłoby to rząd do ustępstw? Może władze nagle zrobiłoby się żal poddanych? Ejże, Stalina by to wcale nie powstrzymało. Pożyczyłby sobie w zamian 20 milionów wolnych obywateli. Ale nic podobnego nie miało miejsca. Ludzie umierali setkami tysięcy, milionami, doprowadzeni zdawałoby się do ostateczności, a mimo to samobójstw prawie nie było. Skazani na iście monstrualną wegetację, na zagłodzenie, na pracę ponad siły, jednak nie odbierali sobie życia. Po namyśle doszedłem do wniosku, że ten fakt służyć może za niezwykle poważny dowód pewnej prawdy. Samobójca jest to zawsze bankrut, człowiek, który znalazł się w ślepym zaułku, który uznał, że zmarnował życie i że nie znajduje już w sobie sił do dalszej walki. Jeśli zaś te miliony nieszczęsnych kreatur na przekór wszystkiemu nie odbierały sobie życia, to znaczy, że tliło się w nich jakieś przekonanie, którego żadna siła nie była w stanie zniweczyć, że żyła w nich jakaś myśl przemożna. Było to przekonanie, że słuszność jest po ich stronie. Było to przeświadczenie, że cały lud poddany został straszliwie ciężkiej próbie, którą trzeba przetrzymać, tak jak jarzmo tatarskie. O czym
O czym myśli cały czas więzień, skoro głowy nie zaprząta mu żal za grzechy? Bieda i krata nie tuczy, ale rozumu nauczy. Owszem, nauczy. Zależy tylko, do czego później człowiek tego rozumu użyje. Nie ja jeden, wielu odczuło to samo. Nasz pierwszy więzienny nieboskłon pełen był czarnych, kłębiących się chmur. Podpierały go czarne kolumny wulkanicznego dymu. Było to niebo Pompeji, niebo sądnego dnia. Dlatego, że u więzieniu uległ nie byle kto, tylko ja, czyli oś, dookoła której cały świat się obraca. Ostatnie nasze niebo więzienne było bezdennie wysokie, bezdennie jasne, już białe raczej niż niebieskie. Nasze pierwsze gesty, tylko wierzących to nie dotyczy, są takie same. Zaczynamy wyrywać sobie włosy z głowy, ba, ostrzyżona jest na zero. Jak mogliśmy? Jak można było nie rozpoznać tych, co na nas donieśli? Jak można było nie widzieć, kim są nasi wrogowie? Nienawidzimy ich. Ach, gdyby móc się zemścić. Jaka nieopatrzność, jacy byliśmy ślepi. Jakich dopuściliśmy się błędów, jak je naprawić? Tak, naprawić je czym prędzej. Trzeba napisać, trzeba powiedzieć, trzeba dać znać. A tu już nic nie trzeba. I nic nie da się już uratować. W określonym z góry momencie podpisujemy blankiet artykułu 206, następnie wysłuchujemy wyroku sądu albo odczytujemy zaoczny werdykt OSO. Zaczyna się okres etapów. W chwilach, gdy nie myślimy o przyszłym naszym pobycie w obozie, wspominamy z lubością naszą przeszłość, jak dobrze nam się żyło, nawet jeśli było zupełnie inaczej. Ach, ileż straconych możliwości, ile kwiatów niezerwanych. Kiedy teraz człowiek zdąży to wszystko nadrobić, przecież nie ma możliwości. Jeśli tylko tego doczekam, jak odmienne, jak rozumne życie wtedy rozpocznę. Dzień spodziewanego wyjścia na wolność jarzy się w naszych myślach jak wschodzące słońce. I wniosek? Dożyć tej chwili, doczekać się jej za wszelką cenę. To tylko zwrot potoczny. Tak mówi się z nawyku, za wszelką cenę. Ale słowa wypełniają się treścią, nabierają z czasem swego pełnego znaczenia i ziszcza się straszliwe zaklęcie. Żyć za wszelką cenę. I gdy ktoś sam sobie dał takie przyrzeczenie, jeśli nie zmrużył oczu przed tą krwawą błyskawicą, to już mu własne nieszczęście przesłoniło i wszystkich innych ludzi, i świat cały. Oto właśnie wielkie rozstaje życia obozowego. Od tego właśnie punktu ciągną się drogi, jedna w prawo, druga w lewo, jedną idzie się pod górę, druga w dół ściąga. Pójdzie człowiek na prawo, straci życie. Pójdzie w lewo, wyzbędzie się sumienia. Ten rozkaz wydany sobie dożyć tego dnia jest zupełnie zrozumiałym odruchem żywej materii. Któż nie chciałby takiego dnia doczekać? Kto nie ma do tego prawa? Stąd napięcie wszystkich sił, stąd impuls wysłany do wszystkich komórek ciała. Potężny ładunek energii wstrzyknięty zostaje w ludzką pierś. Serce otula oblok elektryczny, który nie pozwala mu się zatrzymać. Po wymiecionym zawieją szkliwie podbiegunowych lodów ciągnie 30 wychudzonych, ale żylastych zeków do łaźni odległej o 5 kilometrów. Łaźnia to dużo powiedziane. Włazi do niej naraz 6 ludzi, więc kąpią się na 6 zmian. Drzwi otwierają się wprost na trzaskający mróz i 4 zmiany muszą czekać przed i po kąpieli, bo nie wolno im się ruszyć bez konwoju. Ale nikt z nich nie łapie zapalenia płuc. Ba, nikt nawet nie kichnie. Pewien staruch kąpie się tak przez 10 lat pod rząd, od 50 do 60 roku swego życia. Puszczają go wreszcie na wolność. Jedzie do domu, ciepło mu teraz, ma opiekę i ginie w ciągu miesiąca, bo przestał działać już nakaz, aby dotrwać do tego dnia. Ale dotrwać to jeszcze nie znaczy samo przez się, aby dotrwać za wszelką cenę.
bo za wszelką cenę, to znaczy kosztem innego człowieka. Trzeba wyznać, że na tym wielkim obozowym rozdrożu, na duchowych rozstajach, wcale nie większa część więźniów skręca w prawo. Niestety nie jest to wcale większość, ale na szczęście nie są to też jednostki. Wcale nie mało jest tych, co wybierają ten szlak. Nie są jednak krzykliwi i trzeba chcieć ich widzieć. Dziesiątki razy musieli wybierać i zawsze decydowali się na to samo. Na przykład Arnold Suzy, który znalazł się w obozie w wieku lat 50. Nigdy nie był wierzący, ale zawsze był człowiekiem głęboko porządnym. Nie wyobrażał sobie, aby można było żyć inaczej jak uczciwie. I w obozie też został sobie wiernym. Pochodzi z zachodu, to znaczy, że jest podwójnie nieprzystosowany. Raz po raz zdarzają mu się potknięcia, wpada w tarapaty. Musi pracować na ogólnych, siedzi w karnej zonie, ale udaje mu się wytrwać. Ani odrobiny się nie zmienia i gdy wychodzi na wolność, jest takim samym człowiekiem, jakim był w Przódy. Znałem go na początku tej drogi. Utrzymywaliśmy znajomość także po jej zakończeniu, więc mogę świadczyć. Co prawda, trzy ważne okoliczności ułatwiły mu ten sposób bycia w obozie. Zostaje uznany za inwalidę. Przez kilka lat otrzymuje paczki i dzięki zdolnościom do muzyki trochę sobie pomaga pracą w ruchu amatorskim. Ale te trzy okoliczności wyjaśnić mogą tylko, dlaczego w ogóle udało mu się przetrwać. Gdyby nie one, Suzy zapewne by zginął, ale na pewno by się nie zmienił. A ci, co zginęli, może właśnie dlatego umarli, że nie chcieli się zmienić i przystosować. A Taraszkiewicz, człowiek zupełnie prosty i nieuczony, tak mi pisze. Sporo było więźniów, którzy za kromkę chleba i za trochę machorkowego dymu gotowi byli przed każdym się płaszczyć. Już konałem z wycieńczenia, ale sumienie mam czyste. Co białe, to zawsze nazywałem białym. Że pobyt w więzieniu powoduje w człowieku głębokie przeobrażenia, powiadomo już od wielu stuleci. Przykładów jest wielkie mnóstwo. Jednym z bardziej znanych jest życie Silvio Pellico. Po odsiedzeniu 8 lat przekształcił się z zaciętego karbonariusza w kornego katolika. U nas zawsze przytacza się w takich wypadkach historię Dostojewskiego. A Pisarjew? Co się ostało z jego rewolucyjnych przekonań po twierdzy Pietropawłowskiej? To jeszcze kwestia, czy to lepiej dla rewolucji, czy gorzej, ale zmiany te z reguły polegają na pogłębieniu życia duchowego. Ibsen pisał: brak tlenu prowadzi również do uwiądu sumienia. Ejże, nie takie to proste. Bywa nawet wręcz odwrotnie. Weźmy takiego generała Gorbatowa. Wojował od wczesnej młodości, w armii wciąż awansował, nie miał czasu na rozmyślania. Zaledwie jednak znalazł się w więzieniu, na powierzchnię jego pamięci zaczęły wypływać rozmaite zapomniane przypadki. Jak to posądził o szpiegostwo człowieka niewinnego, albo jak przez omyłkę kazał rozstrzelać Bogu ducha winnego Polaka. Czy kiedy indziej by to mu jeszcze na myśl przyszło? Chyba po rehabilitacji nie tak już chętnie wracał do wspomnień. O tych duchowych przemianach więźniów pisano już wystarczająco wiele. Weszło to nawet w skład teorii więziennictwa. Na przykład w przedrewolucyjnym czasopiśmie Tiuremny Wiestnik pisał Łuczeniecki: mrok czyni człowieka bardziej wrażliwym na światło. Przymusowa bezczynność budzi w nim chęć życia, ruchu, tęsknotę do pracy. Cisza skłania do głębokiego wczucia się we własne ja, do zastanowienia się nad tym, co go otacza, nad własną przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Chcę tu przytoczyć zupełnie inną opinię starego rewolucjonisty Lwa Tichomirowa. Pisze on tak: narodowolcy nie mieli gdzie sprawdzić swoich poglądów w praktyce. Jest to najgorsza strona więzienia. Wiem to z własnego doświadczenia. 4 lata w celi były dla mnie zupełnie stracone. Nie rozwinąłem się tam ani odrobinę. Następne zaś 4 lata na wolności dostarczyły mi tysięcy rozmaitych, drogocennych obserwacji samego siebie, innych ludzi i praw rządzących życiem. A ja myślę sobie,
Może to dlatego, że ci ludzie siedzieli osobno i mieli do czynienia tylko z podobnymi sobie. A może byli bardzo niecierpliwi, wciąż czekali rychłego wyjścia na wolność. To im nie dawało skupić się i rozwinąć się wewnętrznie. Nasi krzewiciele oświaty, którzy sami kar nie odsiadywali, mieli dla więźniów wiele współczucia, naturalnego acz z dystansu. Tymczasem Dostojewski, który sam się nasiedział, był zwolennikiem karania zbrodniarzy. Warto o tym pomyśleć. Powiada rosyjskie przysłowie: wolność człowieka psuje, niewola uczy. Pellico i Łuczeniecki pisali o więzieniu. Dostojewski żądał kar więzienia. Ale czy każda niewola uczy? Czy obóz również? Tu jest nad czym podumać. Oczywiście w porównaniu z więzieniem nasze obozy są siedliskiem zgnilizny i zepsucia. Oczywiście ci, dzięki którym bąble archipelagu wzdęły się nad otchłanią, nie myśleli o naszych duszach. Mimo to, czy istotnie nie ma żadnej nadziei, aby oprzeć się duchowi obozu? Więcej nawet, czy w obozie nie można wzbogacić się duchowo? W podobozie Samarka w 1946 roku przebywa grupa inteligentów doprowadzonych do śmiertelnego wyczerpania. Są zagłodzeni, marzną. Wycieńczyła ich praca ponad siły. Nawet snu są pozbawieni. Nie mają po prostu gdzie spać, bo baraki, ziemianki są nieukończone. Więc może ratują się kradzieżą, donosicielstwem? Może tracą ostatnie chwile na lamenty i spóźnione żale? Nie. Przewidując, że śmierć bliska, że to sprawa już nie tygodni, lecz dni, oto jak spędzają bezsenne swoje noce, siedząc pod jakimś murkiem. Timofiejew Resowski prowadzi zajęcia seminaryjne. Każdy z uczestników stara się przekazać innym to, co sam umie. Prowadzą dla siebie wzajem ostatnie wykłady. Ojciec Saweriusz o śmierci godnej człowieka. Inny kaplan, absolwent Akademii Duchownej z dziedziny patrystyki. Ksiądz Unicki z zakresu dogmatyki i prawa kanonicznego. Energetyk o założeniach energetyki przyszłości. Ekonomista z Leningradu o tym, jak brak nowych idei uniemożliwił sformułowanie zasad sowieckiej ekonomii. Sam Timofiejew Resowski wykłada im podstawy mikrofizyki. Raz po raz konstatują, że kogoś zabrakło. Szukać go trzeba już w kostnicy. Kto potrafi interesować się tym wszystkim, czując już chłód przedśmiertny, ten dopiero zasłużył na miano inteligenta. Chwileczkę. A wy kochacie życie? No wy. Wy, którzy tak lubicie krzyczeć i śpiewać z przytupem: kocham cię życie, ach jak kocham cię życie. Kochacie? A więc kochajcie je całe. Obozowe również. To też jest życie. Gdy złe losy ustąpią ci pola, twoja dusza podniesie się z kolan. Diabła tam. Dopiero wtedy dusza ci sparcieje. Nasza droga, nasz wybrany szlak biegnie wirażami. Czy prowadzą w górę, czy w dół? Spróbujmy przejść nią kawałek. Dzień powrotu na wolność. Co może nam dać on po tylu latach? Zmienimy się nie do poznania. Również bliskich naszych to samo spotka, a miejsca niegdyś ulubione i bliskie wydadzą nam się bardziej obce niż wszelkie cudze okolice. Poczynając od pewnej chwili zaczyna się myśleć o wolności niejako z obowiązku. Myśl ta staje się sztuczna, obca. Dzień wyjścia na wolność. Jakby w tym kraju gdziekolwiek była wolność, albo jakby w ogóle można było obdarzyć wolnością kogoś, kto sam wcześniej nie wyzwolił się duchowo. Słychać, jak spod nóg naszych osypują się kamienie, jak staczają się w dół, w głąb przeszłości. To okruchy minionych dni. Wspinamy się. Całkiem dobrze jest rozmyśleć w więzieniu, ale w obozie też nie zgorzej. A głównie z tej przyczyny,
że nie ma żadnych zebrań. Przez 10 lat nie masz obowiązku chodzenia na zebrania. Czy to nie tyle warte, co górskie powietrze? Zgłaszając całkiem otwarte pretensje do naszej pracy i naszych ciał, wyciskając z nich siódme poty aż do ostatniego tchu, panowie gospodarze w ogóle nie starają się wpływać na nasz sposób myślenia. Nie próbują gmerać nam w mózgu i ustawiać go jak należy. I to daje człowiekowi poczucie swobody o wiele większe niż udzielona jego nogom możliwość swobodnego poruszania się po płaszczyźnie. Nikt cię nie namawia, abyś wstąpił do partii. Nikt nie wyciąga z twoich kieszeni składek członkowskich na rzecz żadnych dobrowolnych stowarzyszeń. Nie ma związków zawodowych, które są takim samym twoim obrońcą jak adwokat z urzędu w sądzie. Nie ma też narad produkcyjnych. Nie możesz być wybrany na żadne stanowisko. Nie mogą cię nagle zrobić żadnym pełnomocnikiem, ani co najważniejsze agitatorem. Nie mogą cię też zmusić do słuchania agitacji, ani do krzyczenia, gdy tylko ktoś pociągnie za nitkę. Domagamy się, nie pozwolimy. Ani ci nie każą iść do urny, abyś skorzystał z wolnego i tajnego prawa wyborczego dla wyboru jedynego kandydata. Nie domagają się od ciebie socjalistycznych zobowiązań, ani krytyki własnych omyłek, ani artykułów do gazetki ściennej, ani udzielania wywiadów korespondentowi organu okręgowego. Nie zawracają ci więc głowy. Czy to nie jest zaleta życia na archipelagu? Do swobód należy zaliczyć także to, że nie mogą cię pozbawić rodziny i majątku, bo już jesteś ich pozbawiony. Czego się nie ma, tego nawet Bóg nie odbierze. Jest to jedna z zasadniczych swobód obywatelskich w obozach. Za kratą dobrze się myśli. Najdrobniejszy nawet wypadek daje impuls do długich rozmyślań. Ni stąd, ni zowąd, a dzieje się to nie częściej niż raz na 3 lata, przyjeżdża do obozu kino, film tandetny, licha komedia sportowa, pierwsza rękawica, nuda. Ale z ekranu uparcie wbijają widzom do głowy następujący morał. Liczy się tylko wynik, a wyście przegrali. Śmiech na ekranie. Na widowni również się śmieją. Wychodząc z ciemnej sali na stojący w słońcu podwórzec, już zastanawiasz się nad tym morałem. Wieczorem myślisz o nim na swojej wagonetce i w poniedziałek rano na zbiórce przed wymarszem. I w ogóle myślisz o nim, ile i kiedy chcesz. Gdzie jeszcze mógłbyś się tak nad tym zastanawiać? I powoli robi ci się w głowie coraz jaśniej. To nie jest żart. To myśl zaraźliwa. Już dawno zaszczepiono ją naszym ludziom, ale wciąż sączą im ją w uszy. Przeświadczenie, że ważne są tylko materialne rezultaty, tak bardzo wżarło się w nas, że gdy na przykład jakiś Tuchaczewski, Jagoda czy Zinowiew ogłoszony zostaje zdrajcą i obcym agentem, to ludzie tylko wzdychają i powtarzają raz po raz. Czego mu jeszcze brakowało? Miał przecież żarcia, ile chciał, i 20 garniturów, i 2 dacze, auto i samolot, i rozgłos, więc czego mu jeszcze było brak? Miliony naszych współobywateli absolutnie nie mogą sobie wyobrazić, aby człowiekiem, nie mówię już tu akurat o tych 3, mogło powodować jeszcze cokolwiek prócz chęci zysku. Do tego stopnia wszyscy przejęli się tą maksymą. Tylko wynik jest ważny. Skąd to do nas? Cofnijmy się o 300 lat. Czy na Rusi starowierskiej, dawnej, coś takiego było do pomyślenia? Zaczęło się to od Piotra. To echo sławy naszych sztandarów i tak zwanego honoru ojczyzny. Uciskaliśmy, batorzyliśmy wszystkich naszych sąsiadów, rozpychając się łokciami na mapie, i w ojczyźnie wszyscy byli coraz pewniejsi, że liczy się tylko wynik. Następnie to wpływ naszych Demidowów, Kabanich i Cybukinów, pionierów rosyjskiego przemysłu. Zdobywali swoje bogactwa i drapali się w górę, nawet nie oglądając, komu właściwie obrywają uszy podeszwami. A pobożny niegdyś i prostoduszny lud coraz mocniej wierzył, że liczy się tylko wynik. I wreszcie to wpływ
socjalistów wszelkiego autoramentu, a przede wszystkim tych od najnowszej, nieomylnej i apodyktycznej doktryny, która w końcu do tego się sprowadza, że tylko wyniki się liczą. Najważniejsza rzecz to utworzenie bojowej partii, zdobycie władzy, utrzymanie tej władzy, likwidacja jej przeciwników, zwiększenie produkcji żelaza i stali, konstrukcja pocisków rakietowych. I chociaż dla tej produkcji i dla tych rakiet trzeba było poświęcić i wiekowe obyczaje, i całość rodziny, i zdrowie duchowe ludu, i samą duszę naszych pól, lasów i rzek, to nie warte splunięcia. Liczą się tylko wyniki. Ale to nieprawda. Oto my, całymi latami harujące na wszechzwiązkowej katordze, powolnymi spiralami, rok po roku wznosimy się aż do prawdziwego zrozumienia sensu życia i patrząc z tych wyżyn widzimy z całą jawnością, że nie te wyniki się liczą, tylko moc ducha. Nie co udało się osiągnąć, tylko jak, za jaką cenę. Gdyby także dla nas więźniów miał liczyć się tylko wynik, to słuszna byłaby też maksyma przetrwać za wszelką cenę. A to znaczy zostać szpiclem, wydać towarzyszy i za to znaleźć sobie ciepły kąt, a może nawet dostać przedterminowe zwolnienie. W świetle nieomylnej doktryny nie ma w tym zapewne nic złego. Przecież jeśli ktoś tak postąpi, to doczeka się pozytywnych rezultatów, a tylko rezultaty się liczą. Nie przeczę, osiąganie pozytywnych wyników to rzecz miła, ale nie kosztem utraty godności ludzkiej. Jeśli liczą się tylko wyniki, to należy wszystkie siły i myśli skupić tylko na tym, aby wykręcić się od robót ogólnych. Trzeba giąć kark, podlizywać się, płaszczyć się, ale utrzymać się za to na funkcji i tym sposobem ocaleć. Jeśli zaś liczy się to, co naprawdę ważne, trzeba pogodzić się z charówką na ogólnych, z łachmanami, z pęcherzami na dłoniach, z mniejszym i nędzniejszym zuchelkiem chleba. I być może z tym również, że trzeba umrzeć. Ale póki życia, trzeba z dumą prostować bolący grzbiet. I właśnie wtedy, kiedyś już przestał obawiać się gruźb i nie wypatrujesz nagród, stałeś się, człowiecze, najniebezpieczniejszym typem w oczach twoich gospodarzy, bo nie ma na ciebie kija. Zaczyna ci się nawet podobać noszenie trag ze śmieciami. Owszem, owszem, ale nie z kamieniami. I gwarzenie z tym, co idzie w parze o wpływie filmu na literaturę. Lubisz już przycupnąć sobie na korycie, w którym była zaprawa i zapalić skręta pod ścianą przez ciebie wzniesioną. I czujesz nawet pewną dumę, jeśli dziesiętnik przystanie, zerknie na twój murek, przyjrzy się cegłom i powie: toś ty murował? Niezła robota. Niepotrzebna ci wcale ta ściana i nie wierzysz zupełnie, że dzięki niej bliższy się stanie przyszłe szczęście ludu, ale choć jesteś nieszczęsnym, obdartym rabem, uśmiechniesz się sam do siebie, siedząc tak obok swojego dzieła. Córka starego anarchisty, Hala Benediktowa, pracowała w ambulatorium jako pielęgniarka, ale doszła do wniosku, że to nie leczenie, tylko ciepły kąt dla niej i z przekory poszła na roboty ogólne, do łomu i łopaty. I podobno był to dla niej ratunek przed duchowym upadkiem. Dobremu nawet suchar idzie na zdrowie, a złemu nawet mięso wyjdzie bokiem. Święta prawda, tylko co robić, jeśli suchara też brak? Jeśli więc raz na zawsze wyrzekłeś się tego, aby przetrwać za wszelką cenę i poszedłeś drogą, którą obierają ludzie spokojni i prości, niewola zaczyna w niezwykły sposób wpływać na twój dawny charakter. Zmiany idą w kierunku zupełnie nieoczekiwanym. Zdawałoby się, że powinny teraz pojawić się złe popędy, ślepa wściekłość człowieka skręconego w baranie róg, bezprzedmiotowa nienawiść, rozdrażnienie, nerwowość. Dawni rewolucjoniści dostarczyli tu wielu przykładów. Serafimowicz w którymś ze swoich opowiadań opisał taką komunę zesłańców. Bolszewik Olmiński pisze: gorycz i wściekłość
Są to uczucia tak dobrze znane więźniowi i tak mu bliskie. Wyładowywał złość na tych, co przychodzili na widzenie. Pisze, że stracił wszelką chęć do pracy. Ale przecież rosyjscy rewolucjoniści nie dostawali i nie odsiadywali, na ogół biorąc, naprawdę dużych wyroków. Tymczasem sam nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak i na jakim etapie nieuchwytnego biegu czasu niewola sprawia, że zaczynają w tobie przebijać się kiełki uczuć zupełnie odmiennej natury. Byłeś niegdyś skrajnie niecierpliwy, wciąż się spieszyłeś i stale brak ci było czasu. Teraz masz go aż nadto. Syt jesteś aż po dziurki w nosie tych miesięcy i lat ubiegłych i przyszłych. I oto krążyć zaczyna w twoich żyłach błogi, uspokajający eliksir cierpliwości. Idziesz pod górę. Nigdy nikomu dawniej nie umiałeś wybaczyć. Jednych potępiałeś bez litości, innych wynosiłeś pod niebiosa z tą samą krańcowością. Teraz zaś wyrozumiałość stała się fundamentem twoich opinii, już wcale nie kategorycznych. Zrozumiałeś, że sam jesteś słaby. Możesz więc teraz zrozumieć cudzą słabość i mieć podziw dla cudzej odporności i chcieć również być takim. Kamienie staczają się przy każdym stąpnięciu, ale wspinamy się pod górę. Pancerz wytrwałości narasta z biegiem lat na twoim sercu i na twojej skórze. Nie kwapisz się już do zadawania pytań ani do odpowiedzi na nie. Twój język stracił łatwą giętkość. Oczy twoje nie płoną radością, gdy słyszysz dobrą nowinę, ani nie mrocznieją, gdy nadejdzie zła. Bo trzeba jeszcze sprawdzić, czy to aby pewne i dobrze się rozejrzeć, gdzie tu radość, a gdzie nieszczęście. Masz teraz nowe prawidło życiowe. Nie ciesz się, gdy coś znajdziesz i nie płacz, gdy zgubisz. Dusza twoja, dawniej pełna oschłości, teraz nabrzmiewa sokami. Jeśli jeszcze nie bliźnich po chrześcijańsku, to zaczynasz już teraz kochać bliskich. Tych bliskich ci duchem, którzy otaczają cię w niewoli. Iluż to z nas powtarza? Właśnie za kratą poznaliśmy po raz pierwszy prawdziwą przyjaźń. A także tych bliskich, twoich krewnych, co otaczali cię w dawnym życiu, co cię kochali, podczas gdyś ty ich tyranizował. Oto wdzięczne i rozległe pole pracy duchowej. Przemyśl swoje dawne życie, przypomnij sobie wszystkie swoje złe i wstydliwe postępki. Pomyśl, czy nie można ich teraz naprawić. Owszem, wsadzono cię do więzienia bez powodu. Nie musisz wcale kajać się przed państwem i jego kodeksami, ale przed własnym sumieniem, ale przed poszczególnymi ludźmi. Leżę po operacji na oddziale chirurgicznym szpitala obozowego. Nie mogę się ruszyć, to gorączka, to dreszcze, ale nie majaczę, mogę myśleć. I wdzięczny jestem doktorowi Borysowi Nikołajewiczowi Kornfeldowi, że usiadł obok mnie i że mówi do mnie przez cały wieczór. Światło jest zgaszone, aby nie razić oczu. Jesteśmy z nim sami w szpitalnej sali. Długo z wielkim przejęciem opowiada mi dzieje swojego nawrócenia. Był wyznania mojżeszowego, został chrześcijaninem. Ten wykształcony człowiek nawrócił się za sprawą siedzącego z nim w jednej celi potulnego staruszka, kogoś w rodzaju Platona Karatajewa z Wojny i Pokoju. Jestem zaskoczony siłą przekonania bijącą ze słów tego nowochrzczeńca. Znamy się słabo, nie jestem jego pacjentem, ale nie ma chyba komu się zwierzyć. Jest to człowiek uprzejmy, miękkiego charakteru. Nic złego nie wyczuwam w nim, ani o nim nie wiem. Jednakże nieufność budzi fakt, że Kornfeld już od 2 miesięcy nie wychodzi z baraku szpitalnego, że nie odrywa się od pracy lekarskiej i nie wytyka nawet nosa na teren obozu. Znaczy to, że boi się, aby go nie zarżnięto. Od niedawna w naszym obozie weszło w modę zażynanie donosicieli. Efekt to sprawiło nadzwyczajny, ale kto może zaręczyć, że giną tylko donosiciele? Już jeden z zabitych padł na pewno ofiarą nikczemnych porachunków osobistych i dlatego dobrowolne zamknięcie się Kornfelda w szpitalu wcale jeszcze nie dowodzi, że jest on szpiclem. Już późno.
cały szpital śpi. Kornfeld tak kończy swoją opowieść. I wie pan, w ogóle przekonałem się, że żadna kara na tym świecie nie spada na nas niezasłużenie. Zdaje się czasem, że dosięgła nas wcale nie za to, cośmy naprawdę zawinili, ale jeśli człowiek przemyśli swoje życie i głębiej się nad nim zastanowi, to zawsze odnajdzie tę zbrodnię, za którą teraz spada nań cios. Nie widzę jego twarzy. Przez okno przebija się tylko mrzący odblask świateł zony i widać żółtą, elektryczną plamę tam, gdzie są drzwi na korytarz. Ale w głosie jego tyle jest mistycznego jasnowidzenia, że aż się wzdrygam cały. Są to ostatnie słowa Borysa Kornfelda. Bezszelestnie oddala się, kroczy przez nocny korytarz do jednej z sąsiednich sal i kładzie się tam spać. Wszyscy śpią, nie może więc już z nikim sobie porozmawiać. Ja też zasypiam. Rano budzi mnie bieganina i ciężkie kroki na korytarzu. To sanitariusze niosą ciało Kornfelda na stół operacyjny. Ktoś zmiażdżył mu we śnie głowę 8 uderzeniami tynkarskiego młotka. Zabija się u nas ludzi zwykle natychmiast po pobudce, kiedy baraki już są odryglowane, ale nikt jeszcze nie wstał. Każdemu żal się ruszyć. Umiera na operacyjnym stole, nie odzyskując przytomności. Tak się złożyło, że prorocze słowa Kornfelda były jego słowami ostatnimi. A jako, że mówił do mnie, słowa te stały się moją schedą. Brzemienia takiego spadku nie sposób pozbyć się jednym wzruszeniem ramion. Ale sam już w tym czasie dojrzałem do podobnych poglądów. Skłonny byłem uznać słowa Kornfelda za powszechne prawo życia. Tu jednak łatwo zejść na manowce. Trzeba by konsekwentnie uznać, że ci, których ukarano jeszcze surowiej, rozstrzelani, spaleni na stosie, musieli być jakimiś superłotrami, a tymczasem właśnie niewinnych karze się najsurowiej i najskwapliwiej. I co wtedy rzec o naszych dręczycielach? Czemu to los nie mści się na nich? Czemu to im się tak dobrze wiedzie? Rozwiązać by można ten dylemat, zakładając, że sens istnienia polega nie na zabieganiu o powodzenie i pomyślność, jak zwykliśmy uważać, ale na dążeniu do rozwoju duchowego. Z tego punktu widzenia nasi dręczyciele ukarani są najsurowiej w świecie. Świnieją bowiem, stają się pod ludźmi. Z tego punktu widzenia kara spada na tych, którym przydać się może do rozwoju duchowego. Ale jest jakiś sens nieodparty w ostatnich słowach Kornfelda. Jest coś, co mogę do siebie odnieść w zupełności. I znajdzie się wielu, którzy tak samo je zrozumieją. W ciągu 7 lat za kratą dość dobrze przyjrzałem się własnej przeszłości i zrozumiałem, za co to wszystko na mnie spada. I więzienie, i złośliwy guz na dodatek. I wcale bym się nie skarżył, gdyby nawet ta kara nie została uznana za wystarczającą. Kara? Ale kto ją wymierza? No pomyślcie chwilę. Kto? W tej samej izbie pooperacyjnej, z której Kornfeld wyszedł na spotkanie ze swoim zabójcą, leżałem jeszcze długo. Chirurg siedział w karcerze, operację wstrzymano, w zupełnej samotności, w ciągu bezsennych nocy przesuwając w palcach wypadki mojego życia i nie mogąc się nadziwić jego zakrętom. Stosując obozowy chwyt, układałem swoje myśli w rymowane strofy, żeby ich nie zapomnieć. Najlepiej przytoczyć by je teraz, tak jak powstały, na poduszce szpitalnej, podczas kiedy za oknami katorżniczy obóz dygotał po dopiero co przeżytym buncie. Kiedym zdążył te ziarna roztrwonić, tak do cna, tak do szczętu, na amen? Przecież wiek mój osłaniał zielony twoich świątyń stugłosy firmament. Pył książkowy zapruszył mi oczy, umysł butny mój szychem oślepił. Świat? To ci jest jak na dłoni widoczny. Los? W mym ręku jak wosk da się lepić. Krew tętniła i tęcze w oddali, w tym tętencie jaśniały goręcej. I już w proch
bezszelestnie się zwalił w mojej piersi gmach wiary dziecięcej. Ale dziś, kiedy ledwo się trzymam na krawędzi niebytu i bytu, mierzę oto wdzięcznymi oczyma otchłań grozy i klęski przebytą. Nierozsądek mój, wola i plany blask rzuciły na drogę tę krętą, lecz sens jasny, z wysoka zesłany, który miałem odgadnąć nieprędko. Dziś, gdym nabrał już wody łyk świeżej, z Twoich źródeł w usta oniemiałe, Panie świata, oto znowu wierzę, nawet w mym odstępstwie przy mnie stałeś. Patrząc wstecz, ujrzałem, że przez całe swoje świadome życie nie rozumiałem ani siebie samego, ani swoich dążeń. Przez długi czas uważałem za ratunek dla siebie to, co właśnie było moją zgubą i wciąż ciągnęło mnie nie tam, gdzie iść powinienem, tylko w zupełnie odwrotnym kierunku. Podobnie jednak jak morze zbija z nóg niedoświadczonego pływaka, obala go i uderzeniami fal wyrzuca na brzeg, tak samo mnie dotkliwe ciosy nieszczęść wyrzucały na stały ląd. I tylko w ten sposób mogłem dotrzeć do tej drogi, której zawsze szukałem. Na swoim zgiętym, omalże nieprzetrąconym grzbiecie wyniosłem jednak z głębi więziennych lat świadomość tego, jak człowiek staje się zły, a jak dobry. Oszołomiony sukcesami odniesionymi w młodości, uważałem się za istotę niezdolną do omyłek i dlatego stałem się okrutny. Gdy dano mi w ręce władzę i to w nadmiarze, stałem się mordercą i zadawałem ludziom gwałt. Nawet gdy czyniłem zło, byłem przekonany, że postępki moje są dobre i miałem na podorędziu bardzo logiczne dowody. Dopiero na zgniłej więziennej słomie poczułem w sobie drgnienie dobra. Stopniowo pojąłem, że linia oddzielająca dobro od zła przebiega nie między państwami, nie między klasami, nie między partiami, tylko przecina każde ludzkie serce, nie omijając żadnego. Jest to linia ruchoma i z upływem lat jej bieg zmienia się w nas samych. Nawet w sercu omotanym przez zło linia ta odgradza maleńki przyczółek dobra. Nawet w najlepszym sercu niewykorzenione zło zachowuje swój kącik. Od tego czasu stała się jasna dla mnie zasadność wszystkich religii świata. Walczą one z pierwiastkiem zła w człowieku, w każdym człowieku. Nie sposób oczyścić świata z wszelkiego zła, ale można w każdym człowieku zmniejszyć obszar jego władania. Od tego czasu stał się także dla mnie jasny fałsz wszystkich rewolucji w dziejach. Niszczą one tylko współczesnych im nosicieli zła, a w ogólnym zamieszaniu również nosicieli dobra. Samo zaś zło, jeszcze bujniej rozrosłe, biorą sobie w spadku. Do zasług XX wieku należy zaliczyć proces norymberski. Niszczył on samą złą ideę. Bardzo niewielu zarażonych nią ludzi likwidując przy tej okazji. Oczywiście nie jest to zasługa Stalina. Już by on tam wolał mniej gadania, za to więcej egzekucji. Jeżeli na progu XXI wieku ludzkość nie wysadzi się sama w powietrze, ani się nie zadusi, może ten kierunek zwycięży. Jeśli nie odniesie sukcesu, to cała historia ludzkości sprowadzi się do dreptania w miejscu, bez treści i sensu. Dokąd to ciągniemy i po co? Bić wroga pałą? To umiał już człowiek jaskiniowy. Poznaj samego siebie. Nic tak nie sprzyja przebudzeniu w nas zdolności do rozumienia innych, jak szarpiące dusze rozmyślania nad własnymi przestępstwami, błędami i przeoczeniami. Takie myśli zapadły we mnie jak w wodę. Nie jeden już rok rozchodzą się po niej kręgi. I gdy ktoś mówi mi teraz o nieczułości naszych wyższych urzędników, o srogości naszych katów, wystarczy, że przypomnę sobie samego siebie z kapitańskimi epoletami i przemarsz mojej baterii przez Prusy Wschodnie, ogarnięte ogniem, aby powiedzieć: albo to myśmy byli lepsi?
Jeśli ktoś w mojej obecności grzmi przeciw ustępliwości Zachodu, jego politycznej krótkowzroczności, rozbiciu i dezorientacji, odpowiadam, a czy my, przed pójściem na archipelag, byliśmy bardziej zwarci, silniejsi duchem? Oto dlaczego powracam do lat, gdym siedział za kratą i powiadam, wprawiając często w zdumienie ludzi, którzy mnie otaczają, bądź błogosławione więzienie. Miał rację Lew Tołstoj, marząc o tym, aby znaleźć się w więzieniu. W którejś chwili ten gigant zaczął usychać. Więzienie było mu istotnie potrzebne jak ulewa w wysychającej glebie. Wszyscy literaci, którzy pisali o więzieniach, ale sami nigdy w nich nie siedzieli, uważali, że mają obowiązek manifestować współczucie do uwięzionych, więzienia zaś przeklinać. Sporo się tam nasiedziałem, dusza moja tam się ukształtowała i oto powiadam stanowczo, błogosławione bądź więzienie za to, żeś było w moim życiu. A z głębi mogił dochodzi mnie odpowiedź, dobrze ci gadać, skoroś życie zachował. Czy w dół? Ale już mi ktoś przerywa. Znów pan mówi o czymś innym. Pan znów o tym więzieniu, a miała być mowa o obozie. Zdawało mi się, że o obozie też była mowa. No dobrze, tu przerwę. Czas na parę uwag z innej beczki. Niejeden z tych, którzy przeszli przez obóz, odpowie mi, że nie widział żadnego marszu pod górę, że to banialuki. Natomiast deprawacje, zepsucie spotykał na każdym kroku. Dosadniej i dobitniej niż inni, no bo już to wszystko napisał czarno na białym, mógłby sprzeciwić się moim tezom Szalamow. Ludziom w obozie nigdy nie udaje się zachować ludzkiego oblicza. Obozy stworzono nie po to. Wszystkie ludzkie uczucia, miłość, przyjaźń, zawiść, miłość bliźniego, pragnienie sławy, rzetelność, uszły z nas w miarę jak ubywało tkanki mięśniowej. Nie było już w nas śladu dumy, ambicji, a zazdrość i pasja wydawały się nam pojęciami z Marsa rodem. Pozostała tylko zapiekła złość, najbardziej niezniszczalne z ludzkich uczuć. Zrozumieliśmy, że prawda i kłamstwo to rodzeństwo. Nędza z biedą nie pozwalają narodzić się przyjaźni. Jeśli zadzierzgnęła się przyjaźń między ludźmi, to znaczy, że warunki życia nie były jeszcze wystarczająco trudne. Jeśli ludzie zbliżyli się do siebie w nędzy, w biedzie, to znaczy, że nie były one jeszcze skrajne. Rozpacz nie dość jest jeszcze ostra i głęboka, jeśli można się nią podzielić z przyjaciółmi. Szałamów godzi się na jedno tylko ustępstwo. W więzieniu ludzie mogą uszlachetniać się, pogłębiać i rozwinąć wewnętrznie. Natomiast obóz jest antyszkołą życia w sposób absolutny, bez żadnej reszty. Nikt nie wyniesie z tej szkoły niczego potrzebnego ani pożytecznego. Więzień ćwiczy się tam w sztuce lizusostwa, kłamstwa, podłości wszelkiego rodzaju. Gdy wróci do domu, przekona się, iż nie tylko nie rozwinął się podczas pobytu w obozie, ale że jego zainteresowania stały się ubogie i prymitywne. Za czynnik ucisku i deprawacji człowieka w obozie Szałamow uważa również jego długoletnią zależność od obcej woli, od cudzych postanowień. Ale ten czynnik wolałbym wyprowadzić poza nawias. Po pierwsze dlatego, że to samo można powiedzieć o wielu ludziach żyjących poza obozem, nie licząc tego obszaru drobnych działań i decyzji, które podejmować może również więzień. Po drugie dlatego, że fatalistyczny charakter, który nieuchronnie staje się atrybutem mieszkańca archipelagu, nieznającego własnych przeznaczeń i niezdolnego do wpływania na nie, raczej go uszlachetnia i uwalnia od ulegania złudom. Eugenia Ginzburg wprowadza podobne rozróżnienia. Więzienie uszlachetniało ludzi, obóz ich deprawował. Trudno temu zaprzeczyć. W więzieniu, w celach pojedynczych, ale również w zwykłych, człowiek wstępuje w zapasy z nieszczęściem, które nań spadło. Jest wielki jak góra, ale musi on uporać się z jego ogromem, przetrawić je w sobie, oswoić się z nim i z sobą samym, złamanym przez niedolę. Jest to najwyższy rodzaj wysiłku moralnego,
który zawsze uszlachetniał każdego. Jak interesujący stają się ludzie w więzieniu. Znam takich, którzy po wyjściu na wolność okazali się bezbarwnymi nudziarzami, a w celi nie sposób było oderwać się od rozmów z nimi. Pojedynek z latami i murami to zarówno praca moralna, jak droga wzwyż. Oczywiście, jeśli człowiek jej trudom podoła. Jeśli masz w ciągu tych lat towarzysza, to nie musisz umierać po to, aby mógł on żyć. A on też nie musi ginąć, abyś ty żył dalej. Otwiera się przed wami nie możliwość konfliktu, lecz wzajemnej pomocy i wspólnego rozwoju duchowego. W obozie zaś wcale takich możliwości nie widać. Chleb nie jest rozdawany porówno, tylko rzucony na kupę. Łapaj, tratuj sąsiadów i wyrywaj im z rąk. Chleba wydaje się tylko tyle, aby na każdego, kto przetrwał, przypadał jeden umarły albo i dwóch. Chleb wisi na sośnie, musisz ją zrąbać. Chleb leży na dnie kopalni, właś w głąb i tam go szukaj. Gdzie tu czas na rozmyślania o swojej niedoli, o przeszłości i przyszłości, o ludzkości i o Bogu? Głowę ma człowiek zajętą mizernymi kalkulacjami, które dziś przesłaniają całe niebo, a jutro już funta kłaków nie będą warte. Nienawidzisz pracy, ona jest głównym twoim wrogiem. Nienawidzisz otaczających cię ludzi, to konkurenci w walce na życie i śmierć. Zadręcza cię nieustająca zawiść i obawa, że właśnie w tej chwili gdzieś za twoimi plecami ktoś dzieli ten chleb, który mógł być twoim, że gdzieś za ścianą ktoś wyławia z kotła kartofel, który mógł trafić do twojej miski. Układ życia obozowego jest taki, że zawiść wciąż kąsa duszę, nawet zupełnie od niej wolną. Zawiść rozciąga się i na wysokość wyroków, i na sprawy związane ze zwolnieniem. Jest rok 1945 i my, 58, odprowadzamy do wrót obozu pospolitaków wypuszczonych na podstawie amnestii stalinowskiej. Co czujemy w stosunku do nich? Cieszymy się może wraz z nimi, że idą do domu? Nie. Czujemy zawiść, bo to niesprawiedliwość, że ich się puszcza wolno, a nas trzyma dalej. Taki Własow, który dostał 20, przez pierwsze 10 lat siedzi spokojnie, bo kto w ogóle siedzi mniej? Ale w latach 47-48 wielu kolegów wychodzi na wolność i Własowa ogarnia zawiść. Denerwuje się i zadręcza, bo dlaczego właśnie on dostał 20? Jak ciężko mu odsiadywać tę drugą dychę. Nie pytałem go, ale tak sobie myślę, gdy ci wczorajsi zwolnieni zaczęli wracać do obozu jako repetenci, czy się aby wtedy uspokoił? A znów w latach 55-56 zaczynają masowo wypuszczać 58, natomiast pospolitacy siedzą dalej. Co czują oni? Satysfakcję, że sprawiedliwości stało się zadość, że męczennicy tego artykułu po 40 latach bezustannych prześladowań nareszcie doczekali się zmiłowania? Nie. Wszędzie tliła się zawiść. Świadczy o tym wiele listów, które dostałem w 63 roku. Wypuszczono na wolność wrogów stokroć gorszych od nas kryminalnych, a my wciąż siedzimy. Za co? Wciąż dławi człowieka strach, żeby nie spaść poniżej tego nędznego poziomu, na który zdołał się wgramolić, żeby nie utracić roboty jeszcze nie najcięższej, żeby nie szurnięto go na etap, żeby nie posłano do zony karnej. A jeszcze człowieka pierze każdy, kto od niego silniejszy, albo on sam leje tego, kto jest od niego słabszy. Czy to nie deprawacja? Stary więzień Rubajło nazywa liszajem duchowym to szybkie parszywienie człowieka pod wpływem zewnętrznych nacisków. I jakże tu wyszlachetnić, kiedy i gdzie to możliwe, przy tym natężeniu złości, wśród tych małostkowych kombinacji. Czechow, jeszcze przed powstaniem naszych obozów pracy poprawczej, dostrzegł i nazwał po imieniu objawy rozkładu moralnego na Sachalinie. Pisze z całą słusznością:
Przywary więźniów są skutkiem niewoli, zależności, strachu i stałego niedojadania. Oto te przywary. Kłamliwość, przewrotność, tchórzostwo, brak charakteru, skłonność do delatorstwa i złodziejstwa. Doświadczenie nauczyło skazańców, że w walce o byt oszustwo jest środkiem najskuteczniejszym. Czy nie spotykamy tego u nas w dziesięciokroć większym wymiarze? Czy nie lepiej wobec tego zaprzestać bajania o jakimś rzekomym obozowym wyszlachetnieniu i opisać za to setki, tysiące wypadków autentycznej deprawacji? Przytoczyć przykłady świadczące, że nikt nie potrafi odeprzeć argumentów obozowej filozofii streszczonej przez Jaszkę, dyspozytora Szczeskaganu. Tak oto. Im więcej robisz ludziom świństw, tym bardziej cię szanują. Opowiedzieć, jak żołnierze, jeszcze niedawno walczący na froncie, ledwie tylko łyknęli trochę knajackiego powietrza, szybciutko się podciągnęli i sami zabrali się do kantowania. Ograbiali Litwinów, aby nabijać brzuchy ich prowiantem, chodzić w ich rzeczach, a tamci niech sobie zdychają, bo frajerzy. Jak niektórzy własowcy zaczęli zgrywać się na złodziei, przekonawszy się, że tylko w ten sposób można poradzić sobie w obozie. Opowiedzieć o tym docencie literatury, który został w obozie pachanem knajaków. Stwierdzić z podziwem, jak zaraźliwa jest ta ideologia obozowa, analizując choćby przypadek Czulpieniewa. Czulpieniew wytrzymał 7 lat przy robocie w lesie. Został znakomitym drwalem, ale w końcu złamał nogę, znalazł się w szpitalu i wtedy zaproponowano mu awans na dyspozytora. Nie musiał tego robić, zostało mu jeszcze 2,5 roku do końca kary i doskonale mógł je spędzić jako doświadczony drwal. Kierownictwo dbało o niego, ale jak tu odeprzeć taką pokusę? Przecież obozowa filozofia każe brać, kiedy dają. Został więc Czulpieniew dyspozytorem, tylko na 6 miesięcy. Ale były to najciemniejsze, najbardziej niespokojne i najprzykrzejsze miesiące całej jego odsiadki. Dawno już odsiedział swoje i o sosnach mówi teraz z pobłażliwym uśmiechem, ale wciąż tłoczą mu serce wspomnienia o tych, których przyprawiło śmierć, goniąc do roboty. Był wśród nich 2-metrowy Łotysz, kapitan żeglugi dalekomorskiej. Nie on jeden zresztą. Jak bujnie rozruść się może liszaj duchowy wśród więźniów, jeśli ktoś świadomie ich podjudza. W roku 1951 w Unszlagu niejaka Majsiejewajte, już niespełna rozumu, ale wciąż prowadzona do roboty pod konwojem, nie zwracając uwagi na kordon eskorty, poszła do mamy. Schwytano ją z punktu, przywiązano pod wartownią do słupa i obwieszczono, że za ucieczkę cały obóz pozbawiony zostaje wolnej niedzieli w najbliższym tygodniu. Jest to chwyt stale stosowany. Wracające z pracy brygady opluwały więc przywiązaną do słupa kobietę. Ten i ów bił ją nawet, wrzeszcząc: przez ciebie, wywłoko, straciliśmy wolny dzień. Majsiejewajte uśmiechała się z rozrzewnieniem. A ile deprawacji płynie z tego demokratycznego i postępowego pełnienia służby wartowniczej we własnym zakresie, proklamowanego jeszcze w 1918 roku, a zwanego u nas samoochroną. Przecież to jedno z głównych koryt, którymi spływają do obozu pomyje demoralizacji. Powołać więźnia do samoochrony. Zwalono cię z nóg, ukarano, wyrwano spośród ludzi, ale nie chcesz być na samym dnie. Chcesz jeszcze pochodzić sobie z karabinem, wynieść się nad innych, wziąć pod obcas własnego brata. Masz tu karabin, a jeśli kto zacznie uciekać, to strzelaj. Będziemy cię nawet za to zwać towarzyszem. Damy ci za to wojskowy przydział. Więc już się pyszni. Już ściska łoże karabinu skwapliwą rabską łapą. I strzela. I surowszy jest od innych strażników, tych wolnych. Czy w kręgu władzy działa tu kurza, ślepa wiara w spontaniczną dynamikę odruchów socjalnych? Czy zimne, pogardliwe wyrachowanie, przekonanie, że w człowieku liczą się przede wszystkim najniższe instynkty? Gdybyż to tylko chodziło o samoochronę, również aparat nadzoru
Aparat ucisku oddawano w ręce samych więźniów. W latach 30. wszyscy, aż do komendantów OLP włącznie, rekrutowali się z byłych więźniów. I szef transportu, i szef produkcji. Jak mogło być inaczej, jeśli 37 czekistów przypadało na 100 tysięcy zeków kanału białomorskiego? Ale nawet pełnomocnikami operacyjnymi bywali eks-więźniowie. Nie sposób posunąć się dalej, prowadzić dochodzenia przeciw własnym towarzyszom niedoli, werbować szpiclów przeciwko sobie samym. A tak, tak. Ale nie będę tu rozpatrywał tych niezliczonych przykładów deprawacji. Znane są wszystkim, były i jeszcze będą przedmiotem niejednego opisu. Wystarczy, jeśli przyznam, że tak właśnie było. To była linia generalna, reguła. Po cóż mówić o każdym domu oddzielnie? Gdy nadchodzą mrozy, to się wyziębia. Istnieje zjawisko ciekawsze. Są domy, z których ciepło nie ucieka nawet podczas mrozów. Szałamow powiada, wszyscy, którzy siedzieli w obozach, są duchowo zubożeni. Ja zaś, co przypomnę sobie albo spotkam jakiegoś byłego zeka, widzę, że to figura niepowszednia. Sam Szałamow pisze w innym miejscu, toć nie zostanę donosicielem, toć nie przyjmę funkcji brygadzisty, żeby innych zmuszać do roboty. A czemu nie, panie Warłamie? Czemuż to nie chce pan zostać ani kapusiem, ani brygadzistą, skoro nikt w obozie nie może ponoć uniknąć tego zjazdu po równi pochyłej? Skoro prawda i kłamstwo to rodzeństwo? Był zatem jakiś sęk, którego zdołał się pan uczepić? Był jakiś kamień, na którym potrafił pan oprzeć nogę i uratować się przed dalszym spadaniem? Może zapiekła złość nie jest jednak najbardziej niezniszczalnym z ludzkich uczuć? Czy pański własny przykład i pańskie utwory nie są żywym zaprzeczeniem całej tej pańskiej koncepcji? Niestety zdecydował się tej koncepcji nie negować. Postanowił kontynuować dyskusję, może przez przekorę. W 72 roku zamieścił w Literaturnej Gazecie następujące oświadczenie. I po cóż to zapieranie się, skoro minęło już zagrożenie? Problematyka opowiadań kałymskich dawno skreślona została z porządku dnia dzisiejszego. Oświadczenie wydrukowane było w ramce żałobnej i w ten sposób dowiedzieliśmy się, że zmarł ten Szałamow, któregośmy znali. A jak bytują w obozie, już nieraz wspominaliśmy o nich, ludzie naprawdę religijni. Obok postaci w tej książce opisanych kroczą oni bez trwogi i wahań, przeciągając przez cały archipelag jak procesja z niewidzialnymi gromnicami. Padają szeregiem jak od serii z CKM-u. Nowy szereg wyrasta na tym miejscu i wciąż dalej kroczy. Determinacja, jakiej nie znał dotąd wiek XX. I nie ma w tym ani pozy, ani deklamacji. Oto macie staruszkę, zwą ją Dusia Czmil. Twarz ma krągłą, nigdy nie traci spokoju, niepiśmienna. Wywołuje ją konwojent. Czmil! Z jakiego artykułu? Starucha odpowiada dobrotliwie, bez cienia złości. No i po co te pytania, ojcaszku? Toć tam już napisano, ja wszystkiego nie spamiętam. Ma cały bukiet paragrafów artykułu 58. Jaki wyrok? Staruszka wzdycha i dlatego odpowiada tak nieporadnie, aby drażnić konwojenta. W prostocie ducha sama zamyśla się nad tym pytaniem, jaki wyrok, ile lat? A bo to ludzie mogą w ogóle wiedzieć takie rzeczy? Ile lat? Póty będę siedzieć, póki Pan Bóg wszystkich grzechów nie odpuści. Ciemna masa, śmieje się konwojent. Dostałaś 15 lat i spokojnie odsiedzisz wszystkie, a może nawet więcej. Ale oto mija jeszcze 2,5 roku. Dusia żadnych podeń nie pisze i nagle przychodzi papierek, żeby ją puścić wolno. Jak tym ludziom nie pozazdrościć? Siedzą może w bardziej sprzyjających warunkach? Bynajmniej. Wiadomo, że mniszki posyłano z reguły do karnych podobozów i trzymano razem z prostytutkami i knajaczkami. A tymczasem kto z ludzi wierzących uległ deprawacji? Ginęli jak muchy, owszem, ale nie pozwalali się zeszmacić.
A jak wytłumaczyć, że niektórzy ludzie chwiejnego charakteru właśnie w obozie nawracali się, umacniali się w wierze i jakoś doczekiwali się zwolnienia, nie płacąc za to demoralizacją? Jest wielu takich, co w rozproszeniu, bez hałasu, dochodzą do tego punktu zwrotnego i nie żałują potem swojego wyboru. To ci, którzy zdążą zdać sobie sprawę, że nie im jednym jest źle, że tuż obok są ludzie, którym jest jeszcze gorzej, jeszcze ciężej. A ci wszyscy, co nie bacząc na grożące kary, karcery, powtórne wyroki, nie chcieli zostać szpiclami? Jak w ogóle wytłumaczyć przypadek Grzegorza Iwanowicza Grigoriewa, gleboznawcy? Uczony ten w 1941 roku wstąpił ochotniczo do pospolitego ruszenia. Dalszy ciąg streścić nietrudno. Dostał się do niewoli pod Wiaźmą. Przez całą wojnę siedział w niemieckim obozie. Co dalej, to też wiadomo. Teraz nasi wsadzili go do obozu. Dostał dychę. Poznałem go zimą na robotach ogólnych w Ekibastuzie. Jego duże, spokojne oczy jaśniały prawością, iście nieugiętą prawością. Człowiek ten nigdy nie potrafił ugiąć się duchowo. W obozie również nie dał się złamać, chociaż w ciągu tych lat 10 tylko przez 2 lata pracował w swoim fachu i przez cały prawie czas nie dostawał paczek. Szpikowano go ze wszystkich stron obozową filozofią, obozową zgnilizną, ale po prostu nie był w stanie przyswoić jej sobie. W kiemerowskim zespole obozów Antibes usiłował go zwerbować pewien natarczywy oper. Grigoriew zbył go w końcu zupełnie szczerą odpowiedzią: rozmowy z wami budzą we mnie obrzydzenie. Obejdźcie się beze mnie, jest dosyć kandydatów. Jeszcze przyjdziesz tu na czworakach, wywloko. To już lepiej powieszę się na pierwszym sęku. Posłano więc go do zony karnej. Wytrzymał tam 5 roku. Dopuszczał się zresztą o wiele gorszych pomyłek. Gdy posłano go do karnej kolonii rolnej, odrzucił proponowane mu, jako gleboznawcy, stanowisko brygadzisty. Kosił natomiast i plewił z zapałem. Zdolny był do jeszcze większych głupstw. W Ekibastuzie, w kamieniołomach, nie zgodził się na prowadzenie sprawozdawczości, tylko dlatego, że musiałby wpisywać do sprawozdań wszelką lipę, aby dogodzić robociarzom, za co później mógłby odpowiadać, co zresztą wcale nie było pewne, wiecznie zalany, wolny dziesiętnik. I poszedł łupać kamienie. Jego monstrualna, nadprzyrodzona uczciwość przybierała takie rozmiary, że pracując w składzie ziemioplodów przy magazynowaniu kartofli, nie ukradł ani jednego ziemniaka, chociaż cała brygada kradła. Gdy dostał dobry przydział do brygady warsztatów mechanicznych, gdzie pracować miał przy instrumentach kontrolnych stacji pomp, zrezygnował z tej pracy tylko dlatego, że nie chciał prać skarpetek wolnemu kierownikowi robót, nieżonatemu świszczypale nazwiskiem Trejbisz. Koledzy z brygady perswadowali mu: nie wszystko ci jedno, jaką robotę odwalasz? Otóż nie, nie było mu wszystko jedno. Ileż to razy decydował się na los gorszy i cięższy, byleby tylko nie mieć sobie nic do zarzucenia. I nic zarzucić sobie nie mógł. Jestem tego świadkiem. Więcej nawet, wpływ jasnego, nieskazitelnego ducha na ciało tego człowieka. Teraz nikt nie wierzy w możliwość takiego wpływu, nikt tego nie rozumie. Sprawił, że organizm niemłodego, miał lat koło 50, Grzegorza Iwanowicza nabrał w obozie krzepy. Gdzieś zapodział się zupełnie nękający go od dawna gościec stawowy, a szczególnie poprawił się, gdy zdołał się wygrzebać z tyfusu. Zimą chadzał w papierowych workach, w których porobił sobie dziury na głowę i ręce i ani razu się nie przeziębił. Czy nie lepiej więc powiedzieć, że żaden obóz nie potrafi zeszmacić tego, kto ma już ustalone zasady? Oczywiście, jak najdalsze od żałosnej ideologii, sprowadzającej się do maksymy: człowiek stworzony jest dla szczęścia, którą wybić może tylko dziesiętnik pierwszym uderzeniem pałki. Podlegają w obozie deprawacji ci, którzy już wcześniej nie mieli przy duszy żadnych zasad moralnych i żadnych nauk etycznych nie pobierali. Nie jest to założenie teoretyczne, bynajmniej. W ciągu naszego pełnego chwały 50-lecia wyrosły miliony takich ludzi. Dają się w obozie zeszmacić ci,
którzy już na wolności byli szmatami albo mieli ku temu wszelkie predyspozycje. Bo ludzie na wolności też są deprawowani nie gorzej czasem niż w obozie. Dowódca konwoju, który kazał nieszczęsną Majsiejewajtę postawić pod pręgierz, czy nie gorszą jest szmatą niż więźniowie, którzy pluli na przywiązaną do słupa kobietę? A zresztą, czy aby wszyscy na nią pluli? Może w każdej brygadzie tylko po dwóch ludzi. Chyba na pewno tak było. Tatiana Falike pisze: obserwując ludzi, przekonałam się, że nikt nie mógł stać się nikczemnikiem w obozie, jeśli nie był nim już przedtem. Jeśli ktoś w obozie bardzo prędko nikczemnieje, to być może nie tyle nędznikiem się staje, ile odsłania się nagle cała jego wewnętrzna nędza, która wcześniej nie znajdowała po prostu pola do popisu. Wojczenko wygłasza taką opinię. W obozie byt wcale nie określał świadomości. Przeciwnie, od stopnia świadomości i niewzruszonej wiary w sens ludzkiego istnienia zależało, czy ktoś stanie się bestią, czy też pozostanie człowiekiem. Jest to pogląd kategoryczny, stanowczy, ale nie tylko Wojczenko tak myśli. Malarz Iwaszow Musatow z dużym przekonaniem broni podobnej opinii. Owszem, deprawacja była w obozie zjawiskiem masowym, ale nie tylko dlatego, że obozy były instytucją tak okropną, lecz również dlatego, że my, ludzie sowieccy, przybywaliśmy na archipelag rozbrojeni, bez oręża duchowego, dawno już podkopani wewnętrznie jeszcze na wolności, tknięci rozkładem i od razu zaczęliśmy nadstawiać ucha, gdy starzy więźniowie jęli udzielać nam pouczeń, jak żyć w obozie. A jak żyć trzeba i jak trzeba umierać, to powinniśmy wiedzieć bez żadnych tam obozów. I może, panie Warłamie, przyjaźń rodzi się wśród ludzi nawet w biedzie i nędzy, ba, nawet na samym dnie, tylko nie wśród takich oschłych i wstrętnych ludzi jak my, wychowankowie naszej epoki. Jeśli rozkład moralny jest aż tak nieunikniony, to dlaczego Olga Sliosberg nie opuściła swojej przyjaciółki zamarzającej na leśnej ścieżce, tylko została z nią na pewną prawie zgubę i w końcu ją uratowała? Czy nie działo się to na dnie nędzy? Jeśli rozkład moralny jest aż tak nieuchronny, to skąd wziął się taki Wasilij Mefodiewicz Jakowienko? Odsiedział dwa wyroki po kolei, wyszedł właśnie z obozu i mieszkał sobie jako wolniak w Orkucie. Dopiero co zaczął raczkować bez konwoju i ścielić sobie pierwsze gniazdko. Rok 49. W Zagłębiu Workuckim zaczynają się znów aresztowania byłych zeków. Każdemu wlepia się automatycznie nowy wyrok. Narasta psychoza aresztowań, panika wśród wolniaków. Jak się ratować? Co robić, żeby nie podpaść? Ale oto zostaje aresztowany Grodzieński, przyjaciel Jakowienki z czasów, gdy siedzieli w tym samym workuckim obozie. Śledztwo doprowadza go do takiego wyczerpania, że lada chwila może skonać, od nikogo nie dostaje paczek i nieustraszony Jakowienko zaczyna nosić mu paczki. Chcecie żreć psy, to bierzcie również mnie. Dlaczego ten człowiek nie dał się zeszmacić? A czy wszyscy, co ocaleli, nie zachowali w pamięci tego właśnie, który w obozie podał im pomocną dłoń i poratował w ciężkiej chwili? Owszem, obozy założone zostały po to, aby deprawować, co nie znaczy, że każdego udało się stłamsić. Procesom utlenienia towarzyszą w przyrodzie zawsze procesy odwrotne. Jedno ciało rdza pożera, inne od niej oczyszcza się w tym samym czasie. Podobnie w obozie, zresztą w ogóle w życiu, jedni nikczemnieją, inni szlachetnieją. Są to procesy równoległe. W części następnej uda mi się może jeszcze opowiedzieć, jak w innych obozach specjalnych w którymś momencie wytworzyło się zupełnie nowe pole sił. Proces deprawacji natrafił na znaczne przeszkody, natomiast proces odwrotny zyskał na atrakcyjności i nawet obozowi sprzedawczycy pragnęli zyskać opinię przyzwoitych ludzi. No dobrze,
A co tam słychać z poprawą? Jak tam idzie proces poprawy? Poprawa jest to pojęcie z języka urzędowej socjotechniki, które bynajmniej nie odpowiada pojęciu wyszlachetnienia, doskonalenia się. Wszystkie teorie penitencjarne świata pełne są rojeń o tym, aby zbrodniarz nie tylko odsiadywał karę, lecz również by się poprawił. Chodzi więc o to, aby nie zasiadł po raz drugi na ławie oskarżonych, zwłaszcza z tego samego artykułu. Pięćdziesiątki ósemki nigdy zresztą nie starano się skłonić do poprawy, to znaczy nikomu nie zależało, by drugi raz nie trafiła do więzienia. Przytaczaliśmy już szczere wypowiedzi uczonych ciupoznawców na ten temat. Pięćdziesiątkę ósemkę chciano z pomocą pracy unicestwić, a że niektórym z nas udało się przetrwać, to już była nasza twórczość samorodna. Dostojewski woła wielkim głosem: czy katorga kiedykolwiek uczyniła kogoś lepszym? Ideał poprawy przyświecał również rosyjskiemu prawodawstwu po reformie 1861 roku. Cały Sachalin Czechowa stoi pod znakiem tego ideału. Ale czy dał się on zrealizować? Jakubowicz niemało rozmyślań poświęcił tej kwestii i twierdzi, że terrorystyczny reżim katorgi skłania do poprawy tylko ludzi niezepsutych, ale ci i tak niezdolni byliby do popełnienia przestępstwa po raz wtóry. Człowieka zaś zepsutego reżim ten tylko bardziej deprawuje, uczy chytrości, dwulicowości i sztuki zacierania śladów. Cóż tu mówić o naszych obozach pracy poprawczej? Teoretycy więziennictwa, Gefängniskunde, zawsze uważali, że uwięzienie nie powinno doprowadzać skazanego do zupełnej rozpaczy. Powinno natomiast zostawiać mu jakąś nadzieję i wskazywać na możliwość wyjścia z matni. Czytelnik przekonał się już, że nasze obozy pracy poprawczej doprowadzały więźniów tylko do zupełnej depresji. Czechow twierdził słusznie: możność zajrzenia w głąb samego siebie, oto co naprawdę niezbędne jest dla poprawy. Penetracji najbardziej obawiali się u więźniów organizatorzy naszych obozów. Ogólne baraki, brygady, kolektywy produkcyjne właśnie po to były stworzone, aby odstręczyć ludzi od tego niebezpiecznego zajęcia, aby przeszkodzić im. O jakiej w ogóle poprawie tu mowa? W naszych obozach tylko ludzi się psuje, uczą się knajackiej, złodziejskiej moralności, przyswajają sobie bezwzględne obozowe obyczaje, akceptując je jako powszechnie obowiązujące zasady życiowe. Obóz jest za tym, żeby użyć języka teoretyku więziennictwa, locus criminogenicus, szkołą zbrodni. Pisarjew, piszący do mnie w roku 63, w chwili, gdy odsiedział prawie całą swoją długą karę, tak mówi: szczególnie ciężko robi się na myśl, że człowiek wyjdzie stąd jako monstrum, nieuleczalnie chore nerwowo, ze zdrowiem bezpowrotnie podkopanym na skutek niedojadania i ciągłego szczucia. Tu ludzie podlegają ostatecznemu zepsuciu. Jeśli ktoś przed rozprawą nawet do konia mówił łagodnie i z szacunkiem, to teraz jest patentowanym chamem i łotrem. Gdy na kogoś przez 7 lat wołano świnia, to nie ma co się dziwić, że teraz kwiczy. Jeszcze pierwszy rok więzienia jest dla przestępcy jakąś karą. Pozostałe budzą w nim tylko zawziętość. Facet przystosowuje się do miejscowych warunków i to wszystko. Długoletnie wyroki i w ogóle bezwzględność naszych praw obracają się bardziej przeciwko rodzinie przestępcy niż przeciw niemu samemu. A oto inny list. Okropna to i bolesna rzecz zakończyć życie, gdy nic się jeszcze nie widziało i niczego nie dokonało i gdy nikogo twój los nie obchodzi, prócz jednej tylko matki, która całe życie będzie na ciebie czekać. A oto słowa Aleksandra Kuźmicza, K., który miał w życiu sporo czasu do namysłu. Pisze w roku 63. Rozstrzelanie zamieniono mi na 20 lat katorgi, ale słowo honoru nie uważam tego za żadne dobrodziejstwo.
Poznałem na własnej skórze i kościach te błędy i wypaczenia, o których teraz tak miłe się prowadzi rozmowy. I wiem, że ani odrobinę nie są one lepsze od Majdanka i Oświęcimia. Jak odróżnić brudny fałsz od prawdy, mordercę od wychowawcy, prawo od bezprawia, kata od patrioty? Jeśli awansuje, był lejtnantem, a jest już podpułkownikiem i bączka na czapce ma prawie takiego jak te, które noszono przed rokiem 17. Jakże mam teraz, wychodząc zza krat, po 18 latach odsiadki, zorientować się w tych wszystkich zawiłościach? Zazdroszczę wam, ludziom wykształconym, obdarzonym giętkością umysłu, tym, którzy nie muszą długo łamać sobie głowy, aby wiedzieć, jaką drogę obrać i jak przystosować się do sytuacji, czego zresztą jakoś wcale mi się nie chce. Bardzo ważne to słowa. Jakoś wcale mi się nie chce. A jeśli nie, to czy dokonała się w nim poprawa w urzędowym sensie tego słowa? Bynajmniej. Dla władzy jest to człowiek stracony. Owej poprawy, o którą tak dba, ze znakiem zapytania, nasza władza, nigdy nie potrafi ona osiągnąć, posyłając ludzi do obozów. Absolwenci obozów uczą się też cynizmu w stosunku do apeli władzy, do praw przez nią ustanowionych i do obietnic przez nią składanych. A co jeśli dany człowiek wcale poprawiać się nie musi, jeśli w ogóle nie jest przestępcą, jeśli siedzi za to, że modlił się do Boga, że dawał wyraz myślom niezależnym, albo znalazł się w niewoli, albo za ojca, albo po prostu na zasadzie planowej branki? Co takiemu człowiekowi dadzą obozy? Czechow cytuje takie słowa sachalińskiego inspektora więziennego. Jeżeli koniec końców wśród 100 skazańców opuszczających katorgę znajdzie się jakichś 15-20 porządnych ludzi, to jest w tym zasługa nie tyle metod wychowawczych, które tu stosujemy, ile naszych rosyjskich sądów przysyłających na katorgę tak znaczny odsetek przyzwoitych, zacnych ludzi. Cóż, można to spostrzeżenie zastosować do archipelagu, pod warunkiem, że odsetek przybywających tu bez żadnej własnej winy podniesiemy do, powiedzmy, 80. I jeśli nie zapomnimy, że w naszych obozach wzrósł również współczynnik demoralizacji. Gdybyśmy mówić mogli nie o maszynce do mięsa obliczonej na miliony niepożądanych obywateli, nie o kloace, do której wrzuca się ludzi bez żadnej litości dla własnego narodu, tylko o poważnym systemie penitencjarnym, to nawet wtedy musielibyśmy zacząć od rozstrzygnięcia jednej z najtrudniejszych w świecie kwestii. Jak można ferować jednakowe, standardowe wyroki na podstawie ujednoliconego kodeksu karnego? Przecież te równe co do wymiaru kary, aplikowane ludziom różniącym się tak bardzo, przyzwoitym i zepsutym, subtelnym i ordynarnym, wykształconym i niewykształconym, stają się dzięki temu karami zupełnie nierównymi, niesprawiedliwymi. Porównaj liczne uwagi Dostojewskiego w jego zapiskach z domu umarłych. Prawnicy angielscy zrozumieli to. W Anglii mówi się teraz, nie wiem, jakie się z tego wyciąga praktyczne wnioski, że wymiar kary powinien być w należnym stosunku nie tylko do popełnionego przestępstwa, lecz również do osobowości każdego przestępcy. Na przykład utrata wolności dla człowieka o bogatym życiu wewnętrznym jest czymś łatwiejszym do zniesienia niż dla kogoś niewykształconego, trudniącego się pracą fizyczną i stale będącego w ruchu. Temu drugiemu bardziej brak bodźców zewnętrznych i instynkty ciągną go na wolność z większą siłą, napisał Jakubowicz. Ten pierwszy łatwiej wytrzyma nawet w izolatce, zwłaszcza jeśli ma książki. Ach, jak niektórzy z nas marzyli o zamianie obozu na taką izolatkę. Ciało cierpi z powodu ciasnoty, ale jakieś przestrzenie otwierają się przed umysłem i duszą. Mikołaj Morozow nie wyróżniał się niczym ani przed, ani, co dziwniejsza, po wyjściu zza krat. Tymczasem więzienna samotność pozwoliła mu przeniknąć tajemnicę planetarnej budowy atomu
i wysunąć hipotezę dotyczącą różnicy ładunków elektrycznych jądra atomowego i elektronów. I to 10 lat przed Rutherfordem. Ale nam nie dość, że nie proponowano ołówków, papieru i książek, lecz jeszcze odbierano ostatnie ogryski. Drugi z tych ludzi być może nawet roku nie wytrzyma w pojedynczej celi, opłynie jak świeca, zadręczy się. Musi mieć jakiegoś kompana, byle kogo, ale musi. Dla pierwszego zaś z nich niemiłe towarzystwo jest czymś gorszym od samotności. Za to obóz, jeśli jest w nim coś do jedzenia, dla drugiego z tych ludzi jest o wiele znośniejszy niż dla pierwszego. I nawet barak na 400 ludzi, gdzie wszyscy wrzeszczą, plotą bzdury, grają w karty i w domino, rechoczą i chrapią, gdzie wszystko to zagłusza jeszcze swoim dudnieniem niestrudzone radio, którego programy są obliczone na matołków. Obozy, w których siedziałem, karane były w ten sposób, że wyłączano w nich radio. Cóż to było za błogosławieństwo? Tak oto właśnie system obozów, oparty na przekraczającej ludzkie siły pracy fizycznej i zmuszający więźniów do poniżającego przebywania wśród nigdy nie milknącego tłumu, okazał się o wiele bardziej skutecznym sposobem wytrzebienia inteligencji niż system więzienny. Właśnie inteligencję system ten likwidował szybko i bez reszty.